ja chciałabym zabrać Państwa troszkę w przyszłość i pokazać, jak wygląda współczesna hematologia. W zakresie hematologii choroby układu krwiotwórczego tak bardzo, bardzo podstawowo dzielimy na choroby nowotworowe układu krwiotwórczego i tutaj na pierwszy plan wysuwają się białaczki ostre, które są, no, należą do najbardziej agresywnych nowotworów układu krwiotwórczego i białaczki przewlekłe, zwłaszcza przewlekła białaczka limfocytowa, która jest chorobą częstą i co ciekawe w swoich takich początkowych, bardzo wstępnym okresie rozpoznania, to jest choroba, która może nie wymagać leczenia, a wymagać jedynie obserwacji. Pozostałe choroby to są choroby nowotworowe układu chłonnego, które nazywamy chłoniakami złośliwymi. Obejmują one zmiany takie nowotworowe w komórkach węzłów chłonnych. Natomiast do chorób nienowotworowych układu krwiotwórczego zalicza się szereg takich niedokrwistości czy małopłytkowości o różnej etiologii albo o etiologii takiej niedoborowej, czyli z powodu braku ważnych czynników potrzebnych dla krwiotworzenia. Mam tu na myśli na przykład żelazo, witaminę B12, kwas foliowy, które mogą prowadzić do niedokrwistości niedoborowej. I tytułem jeszcze wstępu, zanim przejdziemy do tych zaawansowanych technologii, w warunkach fizjologicznych takim narządem krwiotwórczym jest szpik kostny, którego rolą jest odtworzenie czy wytworzenie tych podstawowych krwinek, które obecne są w krwi obwodowej, czyli krwinek czerwonych, tak zwanych erytrocytów. Drugi rodzaj krwinek to są krwinki białe. W tej populacji znajdują się granulocyty, to są krwinki, które występują w trzech formach. To mogą być granulocyty obojętnochłonne, granulocyty kwasochłonne i granulocyty zasadochłonne. Druga grupa to są monocyty. Monocyty to są również krwinki białe, ale one mają głównie taką aktywność żerną, czyli taką, no mówimy, fagocytarną. Też odgrywają ważną rolę w procesach odporności tak zwanej komórkowej, czyli w przypadku przedostania się do naszego ustroju, na przykład bakterii, na pierwszą linię frontu rzucane są właśnie granulocyty obojętnochłonne. One pochłaniają bakterie albo wyrzucają z siebie takie ziarnistości zawierające enzymy, które rozkładają te bakterie, a potem napływają monocyty, które, no tak nieładnie mówiąc, sprzątają to całe pole bitwy, które w tej reakcji zapalnej powstało. Trzecia grupa krwinek białych to są limfocyty. To są komórki układu chłonnego, które występują w dwóch typach. Limfocyty typu B to są limfocyty, które odpowiedzialne są przede wszystkim za produkcję immunoglobulin, czyli przeciwciał przeciwko różnym antygenom, ale również to są komórki, które odpowiedzialne są za tak zwaną pamięć immunologiczną. Druga grupa limfocytów to są tak zwane limfocyty T. To są limfocyty, które odpowiedzialne są również za odpowiedź immunologiczną, ale tak zwaną odpowiedź immunologiczną cytotoksyczną, czyli nie produkują przeciwciał, ale jakby dopływają, czy z biegiem krwi do tego miejsca zakażenia, czy do patogenu i powodują tak zwaną śmierć tych komórek czy patogenów w różnych reakcjach takiej toksyczności komórkowej. I trzecim elementem układu krwiotwórczego to są płytki krwi, czyli takie bezjądrowe, małe krwinki, ale których rola jest przede wszystkim w tworzeniu, w hamowaniu krzepnięcia, w hamowaniu krwawienia, czyli w
indukowaniu krzepnięcia, ale na takich wczesnych etapach. Czyli na przykład w przypadku skaleczenia i naruszenia ciągłości naczynia, płytki krwi są takim pierwszym elementem, które podpływają do tego miejsca skaleczenia, zaczynają się sklejać i tworzą tak zwany czop płytkowy. I to jest pierwszy mechanizm, który chroni nasz organizm przed wykrwawieniem i stworzenie tego czopu płytkowego później indukuje dalsze reakcje krzepnięcia, które sprawiają, że nie ma, że dochodzi łatwo, szybko i sprawnie i skutecznie do zahamowania krwawienia. I taką najbardziej pierwotną, najmniej zróżnicowaną komórką, która znajduje się w szpiku, jest tak zwana komórka macierzysta. To jest taka bardzo niezróżnicowana, bardzo pierwotna, niewyspecjalizowana komórka, która posiada trzy charakterystyczne cechy. Po pierwsze, ma zdolność do proliferacji, czyli ma zdolność do podziału, może się dzielić. Po drugie, ma zdolność do samoodnawiania. I trzecia cecha, o której już właśnie wspomniałam, to jest właśnie ta zdolność do wytwarzania bardzo wysoko specjalistycznych komórek potomnych, czyli ta zdolność różnicowania. Kolejną komórką macierzystą, która jest i jest wykorzystywana już w medycynie, to są tak zwane multipotencjalne komórki macierzyste, czyli wielopotencjalne. I do nich należą przede wszystkim komórki macierzyste, właśnie te, które znajdują się w szpiku kostnym, ale podobne komórki znajdują się również w krwi pępowinowej. I przez lata nie były wykorzystywane, ale później okazało się, że są to komórki, które mają również potencjał taki, że są w stanie odtworzyć szpik kostny i mogą być wykorzystywane do transplantacji. Żeby pozyskać i żeby mieć pewność, że przeszczepione komórki odtworzą szpik kostny u biorcy szpiku, my musimy przeszczepić określoną ilość komórek. I te komórki określa się na kilogram ciężaru ciała biorcy. I przyjmuje się, że taka minimalna liczba, która pozwala z 90-kilku procentowym prawdopodobieństwem odtworzyć hematopoezę u biorcy, to jest 2 miliony komórek na kilogram. I taką liczbę, 2 miliony komórek macierzystych CD34 dodatnich, my staramy się zawsze pobrać. Więc żeby pobrać taką liczbę komórek dla biorcy, zwykle trzeba pozyskać około 1,5 litra szpiku od dawcy. Co z takimi pobranymi komórkami możemy zrobić? Po pierwsze, albo je przeszczepiamy szybko pacjentowi, od razu takie, jakie są świeże, i taką procedurę najczęściej wykorzystuje się w przeszczepach od dawcy rodzinnego lub dawcy niespokrewnionego. Albo takie komórki możemy zamrozić i przechowywać do przeszczepów własnych komórek czy przeszczepów autologicznych. I teraz chciałam dwa słowa Państwu powiedzieć na temat rodzajów przeszczepów, bo mamy oczywiście trzy źródła komórek do przeszczepów, ale przeszczepów też mamy trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj transplantacji to są tak zwane transplantacje allogeniczne. To znaczy, że biorca przeszczepu dostaje komórki macierzyste od dawcy tego samego gatunku, czyli albo od rodzeństwa czy zgodnego dawcy rodzinnego, albo od zgodnego dawcy niespokrewnionego. Druga grupa przeszczepów, ale w każdym razie komórki są zawsze od innej osoby. Druga grupa przeszczepów to są tak zwane przeszczepy autologiczne, czyli przeszczepy własnych komórek. Takie przeszczepy wykonuje się najczęściej właśnie w szpiczaku mnogim, w niektórych chłoniakach, gdzie po uzyskaniu maksymalnej remisji choroby pobieramy od pacjenta komórki, zamrażamy je i potem po właściwym przygotowaniu, o tym powiem Państwu za chwilę, przeszczepiamy te komórki pacjentowi. I trzecia grupa przeszczepów to są tak zwane przeszczepy syngeniczne. To był ten pierwszy przeszczep, który się powiódł na świecie, a mianowicie przeszczep komórek od bliźniaka jednojajowego. Czyli de facto pacjent dostaje komórki od innego dawcy,
natomiast te komórki są zupełnie identyczne genetycznie z jego własnym materiałem. I teraz jak wygląda cała procedura transplantacji? De facto w przypadku przeszczepów autologicznych, czyli przeszczepów komórek własnych, elementem leczącym w tych transplantacjach jest megachemioterapia, czyli bardzo agresywna chemioterapia. A samo przeszczepienie jest tylko taką terapią wspomagającą, która umożliwia pacjentowi przeżycie takiej bardzo wysokodawkowanej chemioterapii. My wykorzystujemy tutaj taki element zależności efektu leczenia od dawki chemioterapii. Czyli jeśli zakładamy, że będziemy zwiększać chemioterapię, dawkowanie chemioterapii, no to zniszczymy coraz większą ilość komórek nowotworu. Taki przeszczep autologiczny polega na tym, że pacjent jest przyjmowany do oddziału. W oddziale właśnie otrzymuje taką bardzo silną chemioterapię i rolą tej chemioterapii jest zniszczenie szpiku kostnego, tak żeby zrobić przestrzeń i miejsce dla tych komórek przeszczepionych, ale również po to, że zakładamy, że właśnie żeby zniszczyć te resztkowe komórki nowotworowe. I to jest rola chemioterapii. Po tej chemioterapii, po 1-2 dniach, wykonywane jest przeszczepienie tych komórek macierzystych. Natomiast w przypadku przeszczepów allogenicznych, czy tych komórek oddawcy, pierwszym etapem jest znalezienie właściwego dawcy, czyli tego tak zwanego bliźniaka genetycznego. W pierwszej kolejności zawsze badamy rodzeństwo. Jeśli rodzeństwo, prawdopodobieństwo znalezienia zgodnego dawcy jest proporcjonalne do ilości rodzeństwa. Jeżeli ktoś ma tylko jedno rodzeństwo, to szansa na znalezienie dawcy jest około 25%. W przypadku większej liczby rodzeństwa zwiększa się. Natomiast jeśli nie mamy znalezionego dawcy wśród rodzeństwa, to w dalszej kolejności przeszukujemy tak zwane rejestry dawców w szpiku, czyli osoby, które zgłosiły się do takich rejestrów dobrowolnie. I oczywiście to badanie zgodności tkankowej polega na pobraniu albo próbki krwi, albo wymazu z błony śluzowej policzka. Na podstawie tego wymazu oceniany jest ten właśnie układ antygenów HLA, który jest później porównywany z układem antygenów biorcy. I co się dzieje, jak już znajdziemy tego takiego bliźniaka jednojajowego i mamy tę stuprocentową zgodność u pacjenta? No więc szykujemy tego pacjenta do przeszczepu allogenicznego. I to jednak jest troszkę inna procedura. To jest procedura, która polega na tym, że z jednej strony dajemy pacjentowi bardzo silną chemioterapię, żeby zniszczyć szpik, stworzyć miejsce dla przeszczepionych komórek, no ale zniszczyć szpik i przede wszystkim zniszczyć komórki nowotworowe, resztkowe, które w tym szpiku są. Ale z drugiej strony musimy temu pacjentowi jeszcze dać bardzo silne leczenie immunosupresyjne po to, żeby umożliwić tym przeszczepionym komórkom przyjęcie się. I okazuje się, że te procedury transplantacyjne wykorzystuje się nie tylko do leczenia chorób nowotworowych i hematologicznych, ale próbuje się wykorzystywać je też w innych dziedzinach medycyny, między innymi w chorobach o podłożu autoimmunologicznym. Na przykład były próby stosowania transplantacji do leczenia stwardnienia rozsianego, chorób tkanki łącznej. W tej chwili autotransplantacje są zarejestrowane do leczenia np. bardzo ciężkich postaci twardziny układowej. To jest troszkę takie leczenie, które ma na celu spowodowanie takiego zresetowania układu immunologicznego, tak jak z komputerem. Resetujemy go z nadzieją, że jak ten układ się odtworzy własny, to nie będzie miał tej reakcji z autoagresji skierowanej przeciwko własnym narządom i tkankom. Ale to nie wszystko. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o terapii CAR-T. Terapia CAR-T to jest terapia limfocytami T, które mają wszczepiony receptor skierowany przeciwko komórce nowotworowej. I w Polsce już taka terapia była podana. Pierwszy ośrodek, który ją wykonał, to jest ośrodek w Poznaniu. Kilka takich preparatów limfocytów jest zarejestrowanych już w Europie jako terapie komórkowe. Taki preparat przyjeżdża już jako lek, czy są to limfocyty pacjenta, ale jako że są genetycznie zmodyfikowane, to one przyjeżdżają w firmowym opakowaniu jako preparat lekowy. My jesteśmy w tej chwili na drodze rozpoczęcia akredytacji do stosowania takich limfocytów i mam nadzieję, że w łódzkim ośrodku będziemy mogli tę terapię już w tym roku, może nam się uda już ją
już ją podać. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę i jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę, z przyjemnością postaram się odpowiedzieć na nie. W dniu dzisiejszym rozmawialiśmy o nowoczesnych opcjach leczenia w hematologii, o terapiach komórkowych, zarówno tych standardowych, jakimi są autologiczne i alogeniczne transplantacje macierzystych komórek krwiotwórczych, ale również o przyszłości leczenia hematologicznego, ale również onkologicznego, czyli o terapii za pomocą limfocytów CAR, o medycynie regeneracyjnej i o praktycznych aspektach doboru dawcy i biorcy. My na oddziałach hematologicznych zajmujemy się zarówno częścią onkologiczną, czyli rozpoznawaniem, diagnostyką, leczeniem chorób takich jak białaczki czy chłoniaki, ale zajmujemy się również dużą grupą chorób nieonkologicznych, czyli niedokrwistości, zaburzenia krzepnięcia. Ja to, co dzisiaj chciałabym powiedzieć, to na temat chorób nowotworowych. Opowiedzieć troszkę na temat tego, jak w ogóle powstaje nowotwór i jakie mamy opcje lecznicze. No właśnie, w jaki sposób w ogóle dochodzi do tego, że nowotwór się pojawia? I żebyśmy zrozumieli, jak powstaje w ogóle nowotwór, to najpierw powinniśmy od takiej podstawy, jak w ogóle komórki funkcjonują, jak w cudzysłowie się ze sobą porozumiewają, a więc przekazują sobie ważne informacje. To, co widzimy tutaj na tym, na tej rycinie, nie wiem, czy widać mój, widać, prawda, tą strzałeczkę. Tu mamy komórkę i to jest błona komórkowa. Jak widzicie Państwo, poprzez tą błonę komórkową różne receptory obecne są na komórce. W jaki sposób dochodzi do przekazywania sygnału? Tutaj mamy cytokiny, a więc takie rozpuszczalne substancje, które mogą aktywować receptor przezbłonowy, który się znajduje na powierzchni komórki. I poprzez te, jeżeli dochodzi do pobudzenia receptora, wewnątrz komórkowe przekaźniki, one są tutaj już w środku w komórce, aktywują w odpowiedni sposób syntezę DNA, wpływają na to, w jaki sposób komórka dalej się rozwija. Te właśnie tutaj wewnętrzne, znajdujące się wewnątrz komórki białka, to są te czynniki transkrypcyjne, które mają wpływać na to, co dzieje się w jądrze komórkowym i jak dalej ta komórka będzie funkcjonować. I fizjologicznie te cytokiny, a więc te substancje, które łączą się z receptorem, to są takie czynniki przeżycia, czyli powinna ich być odpowiednia ilość, żeby komórka prawidłowo funkcjonowała. Troszkę się to porównuje i uważam, że to jest dobre porównanie do takiej do światła, którego wszyscy potrzebujemy do życia. Jak chcemy dobrze funkcjonować w pomieszczeniu, zapalamy sobie żarówkę, no ale my ją zapalamy na odpowiednią część dnia, czyli ona świeci się w dzień, gasimy w nocy, no i mamy odpowiednią moc światła, tak? Chcemy mieć, no, według tej starej nomenklatury, na przykład żarówkę 60-watową, żeby nam dobrze oświetlała pomieszczenie. No jeżeli tego oświetlenia nie mamy, no to rzeczywiście funkcjonuje nam się źle, czyli ten taki prawidłowy sygnał od cytokin, on powinien być w odpowiedniej ilości i ze zmiennym natężeniem. Raz jest, raz go nie ma. Bez takiego sygnału komórki są kierowane na drogę, od razu obumierają, a więc nie będą funkcjonować prawidłowo. Natomiast jak jest za dużo tych cytokin, zbyt duże stężenia, no to zaczyna się tendencja do proliferacji, a więc do niekontrolowanego rozrostu komórek. To trochę tak, jakbyśmy nagle w tym naszym pokoju włączyli światło 300 W. No jest za jasno i nie da się funkcjonować dobrze w tym momencie, kiedy jesteśmy bombardowani tym światłem, tak samo komórka bombardowana zbyt dużymi stężeniami cytokin funkcjonuje źle. Zazwyczaj, żeby się pojawił nowotwór, to mamy kilka różnych mutacji, które się na siebie nakładają. I tak naprawdę możemy mówić o tym, że się pojawiają mutacje
onkogen. Wprotonkogen to jest prawidłowy gen, on prawidłowo produkuje ten sygnał aktywujący dla komórki, natomiast jeżeli dojdzie w nim do mutacji, ten sygnał jest nadmierny, czyli znów ta zamiana żarówki na 300-watową. W każdym organizmie powstają takie pojedyncze komórki nowotworowe, natomiast zazwyczaj one są sprawnie eliminowane przez układ immunologiczny pacjenta. No i chciałabym kilka słów opowiedzieć teraz na temat tego, jak możemy sobie z chorobami nowotworowymi radzić. No, jeżeli już choroba zostanie wykryta, no to możemy zaproponować pacjentowi, oceniając rodzaj nowotworu, jego zaawansowanie, choroby współistniejące u pacjenta, no, albo takie leczenie radykalne, czyli z intencją wyleczenia, albo leczenie paliatywne, czyli takie, gdzie mówimy, że chcemy przede wszystkim poprawić jakość życia, bo choroba jest na tyle zaawansowana, że gdybyśmy leczenie intensywne włączyli, to pacjentowi możemy zaszkodzić za bardzo. Będzie to leczenie zbyt intensywne i przecież chcemy, żeby pacjent jak najdłużej sobie radził, nawet z chorobą funkcjonując. Czyli czasami, jeżeli na takie bardzo intensywne leczenie jest za późno, to chcemy tak leczenie zaplanować, żeby czas przeżycia pacjenta był jak najdłuższy, w jak najlepszej formie. Pamiętamy o tym, że taka klasyczna chemioterapia to są zazwyczaj leki, które działają nieswoiście, czy one nie są w stanie zadziałać tylko i wyłącznie na komórki nowotworowe. One po prostu niszczą wszystkie komórki szybko dzielące się, a przede wszystkim te szybko dzielące się to są komórki nowotworowe, czyli takie leczenie jest bardziej toksyczne dla nowotworu niż dla komórek zdrowych. No ale jednak troszkę tym komórkom zdrowym też się dostaje, tak? Też one są na toksyczność narażone. No przede wszystkim te zdrowe komórki, które się szybko dzielą, a więc komórki nabłonka przewodu pokarmowego czy komórki szpiku, dlatego często powikłaniem leczenia chemioterapią jest niedokrwistość, czy małopłytkowość, czy leukopenia. Tak samo szybko dzielące są przydatki skóry, na przykład cebulki włosów, stąd tendencja do tego, że po podaniu chemioterapii może dojść do wyłysienia. Ono jest zazwyczaj przejściowe, włosy potem odrastają, ale to wynika właśnie z wrażliwości komórek szybko dzielących się na stosowane leczenie. No i oczywiście to są te klasyczne grupy cytostatyków, ja absolutnie nie będę ich omawiała, chciałam tylko powiedzieć w ogóle, w jakim mechanizmie one potrafią działać. Tutaj mamy na dole spiralę DNA taką prawidłową i mechanizm działania części tych leków to jest taki, że się włączają w to DNA, a więc burzą jego strukturę, zupełnie zaburzając funkcję, strukturę, w związku z czym doprowadzają do śmierci komórki. To jest jeden z mechanizmów podstawowej grupy cytostatyków. Kolejna grupa, czyli antymetabolity, one się włączają do tego DNA zamiast prawidłowych cegiełek w tym DNA, czyli one się wbudowują do prawidłowych zasad, które powinny to DNA budować. Kiedy możemy leki hormonalne stosować? No wtedy, kiedy nowotwór, który u pacjenta stwierdzamy, miałby wrażliwość na hormony, ma odpowiednie receptory, na przykład rak piersi ma receptory estrogenowe. W takim razie to, co my robimy, estrogeny stymulują te komórki raka piersi, no to my damy leki antyestrogenowe, tak? Spowodujemy, że te estrogeny nie będą stymulowały komórki nowotworowej. Chemioterapia to jest leczenie toksyczne oczywiście i możemy mieć powikłania wczesne, czy takie, które występują w trakcie leczenia. No, wymioty to oczywiste, aczkolwiek umiemy sobie w tej chwili z tym problemem radzić i pacjenci zazwyczaj dostają skutecznie działające leki przeciwwymioty, więc aktualnie ten problem jest, można rzec, wyeliminowany, jeżeli odpowiednie leki pacjentowi będziemy podawać. Nefrotoksyczność, czyli to, że część zazwyczaj jest połączona z ototoksycznością, a więc toksycznością dla słuchu, że leki, jeżeli są nefrotoksyczne, zazwyczaj również są ototoksyczne, czyli
mogą doprowadzać do upośledzenia słuchu, mogą doprowadzać do niewydolności nerek, dlatego odpowiednio pacjenta nawadniamy. Ten tumor Lizy syndrome, czyli po polsku zespół Lizy guza, to jest sytuacja taka, gdzie nowotwór jest bardzo wrażliwie na stosowane leczenie, a więc po podaniu chemioterapii duża ilość komórek nowotworowych nagle i w jednym czasie się rozpada, co może spowodować zatrucie organizmu produktami rozpadu. Tak? Toksyczność dla wątroby, no to troszkę oczywista, wiadomo, że wątroba jest takim narządem, który odtruwa organizm, w związku z czym no, zawsze z tymi produktami, z metabolitami będzie miał do czynienia. Mielotoksyczność, czy uszkodzenie szpiku, a więc tendencja do niedokrwistości, małopłytkowości, leukopenii, spadku krwinek białych. Mówiliśmy, że te komórki są bardzo wrażliwe na leczenie, które stosujemy. No ale pamiętajmy również, że bardzo ważne są te powikłania odległe. Tak na przykład często obserwowano tego typu powikłania u dziewczynek, które były jako dzieci leczone z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej i one po latach jako dorosłe, zdrowe w sensie choroby nowotworowej, tak? Bo białaczka jest wyleczona, zdrowe kobiety zachodziły w ciążę. No i okazywało się, że wtedy, kiedy w ciąży jest fizjologicznie większa objętość płynów krążących, to okazywało się, że mają niewydolność mięśnia sercowego. No właśnie po cytostatykach stosowanych w dzieciństwie. Kolejne objawy, które mogą występować u pacjentów wiele lat po rozpoznaniu choroby nowotworowej, taka utrwalona neurotoksyczność, bezpłodność, czyli sytuacja jest taka, że mniejsza szansa na to, że taka osoba po leczeniu przeciwnowotworowym będzie mieć dzieci, ale jeżeli uda się, że te dzieci się pojawią, to one są zdrowe. Tak? Karcynogenność. No jak Państwo sobie pomyślicie, to skoro to leczenie, które stosujemy, ono w różny sposób wpływa na DNA, ono może powodować ryzyko rozwoju nowotworów wtórnych. Większość pacjentów po skutecznym leczeniu przeciwnowotworowym ma co najmniej jedno przewlekłe lub odległe powikłanie, ale tylko część z nich mogą być to powikłania poważne czy zagrażające życiu. Jak w takim razie możemy sobie myśleć o tym, żeby poprawić skuteczność i bezpieczeństwo chemioterapii? No, staramy się na przykład te leki, które mamy, troszkę inaczej ubrać, albo wynaleźć nowy preparat w danej grupie, ale pozbawiony toksyczności, czyli ma mniejszą kardiotoksyczność, jeden z antybiotyków antracyklinowych. Wybrać taki lek, który akurat będzie lepiej działał w białaczce, tak, niż lepiej działał w nowotworach litych. Teraz ta druga koncepcja, czyli leki działające specyficznie, a więc wtedy, kiedy komórka nowotworowa ma na przykład jeden specyficzny receptor i możemy zadziałać na ten konkretny receptor charakteryzujący komórkę nowotworową. I tutaj przeciwciała monoklonalne wchodzą w grę, czyli to będzie leczenie celowane, bo tutaj lek zadziała tylko i wyłącznie na komórkę, która ma na swojej powierzchni odpowiedni receptor czy antygen. I oczywiście chodzi o takie antygeny, które nie znajdują się na komórkach zdrowych. W ten sposób możemy celowanie w komórkę nowotworową uderzyć. I do czego my obecnie dążymy? Do tego, żeby to jest jedna komórka nowotworowa, która ma wiele różnych na swojej powierzchni tych receptorów. To teraz trzeba wymyślić, na który najlepiej zadziałać i na którym etapie, czy lepiej na tym, czy może na któryś z tych dalszych szlaków przekazywania sygnału. I jakby do tego dąży obecnie ta personalizacja leczenia, którą staramy się w niektórych chorobach nowotworowych wprowadzić, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest konkretnie problem u danego pacjenta, a więc czy możemy w sposób celowany zadziałać, bo może u jednego zadziałamy na ten receptor, a u innego, jak stwierdzimy, że defekt jest tu, to na ten. I to jest coś, co częściowo już się dzieje w niektórych chorobach, no a częściowo jest
przyszłością dopiero leczenia chorób nowotworowych. Ja myślę, że na tym zakończymy, no bo to tą część, bo jedynie co to chciałam powiedzieć, że te leki nie ma sensu mówić o konkretnych nazwach, bo chodziło mi bardziej o to, żeby Państwu pokazać, że to jest coś, co dzieje się zarówno w nowotworach litych, jak i w nowotworach hematologicznych. Szanowni Państwo, to co chciałam opowiedzieć troszeczkę o chorobach onkohematologicznych, bo wiemy, że hematologia to nie tylko niedokrwistości, również choroby rozrostowe, czyli głównie białaczki, chłoniaki. O tych chorobach kilka słów, jak w ogóle powstaje nowotwór, jak dochodzi do jego rozwoju, no i w jaki sposób możemy z tą chorobą nowotworową walczyć. Kilka takich słów również o tym, no, gdzie zmierza nowoczesne leczenie chorób nowotworowych, w jakim kierunku. Także to tak tytułem podsumowania.